piękne greckie Santorini 15 lat temu, 2009. Ale oni jednak powiedzieli sobie tak. Oni powiedzieli sobie tak, tak ktoś napisał i tu jest mój fajny mąż, bardzo młody, mniej siwy, z jakąś fajną, chudą babą. Nie znam. To było 15 lat i 15 kilo temu. Co my z tego pamiętamy? Że tam było bardzo gorąco na Santorini, że było cudnie, że mieliśmy 1000 przebiórek i wszystko nas cieszyło. A artykuł mamy tu kawałek dalej. O, no, żeby nie było wątpliwości, byłem po Mistrzostwach Europy i mogłem wszystko jeść. Życie stało się tu prostsze. Uciekająca panna młoda. To są oleandry, które ktoś strzygł krzewy oleandrów i leżały gałązki obciętych kwiatów wzdłuż ulicy. Ja ich nie rwałam boleśnie z krzaków, to są znalezione kwiaty. Biegałam z kwiatami boso po greckim Santorini. Tutaj jest, oglądamy jeden z najśliczniejszych greckich widoków z miasta Oia. Byliśmy w pięknym, mieliśmy sesję w pięknym hotelu, pięknym, bardzo luksusowym. Luksusowym hotelu, gdzie obowiązywała absolutna cisza, ponieważ tam wszyscy tylko odpoczywają. I generalnie nikogo nie było, bo był tylko jeden pan, który wynajął cały hotel, więc cały hotel był pusty. Cały hotel był wynajęty dla jednego zamożnego pana, który życzył sobie mieć tam prywatność, ale nas wpuścił, powiedział, dobrze, państwo mogą, tylko cicho. I tu było tylko cicho. Znowu jakiś młody chłopak goni chudą babę. Nie wiem, nie znam. Dalej. To pyszna grecka kuchnia. Kochamy oboje. Bardzo, bardzo, bardzo. Piękna tawerna, pięknie się nam wypoczywało. Co zresztą widać po zdjęciu, bo rzeczywiście poczuliśmy chillout prawdziwy. No. A jak wracamy, to często sobie po różnych podróżach próbujemy odtworzyć w domu różne przepisy, które jedliśmy gdzieś na świecie. Jak jesteśmy gdzieś na świecie w fajnej restauracji i kosztujemy lokalnych przysmaków. Często oboje, bo oboje jesteśmy gotujący i lubimy gotować. Marcin się bardziej specjalizuje w słodkościach, ja w słonościach. I często w restauracji rozbieram na czynniki pierwsze to, co mamy zaserwowane i próbuję się tego nauczyć i zrobić później w domu. Zazwyczaj się udaje. Ten sam piękny hotel z widokiem na wulkaniczne wnętrze Santorini i okolicznych Cyklad. A dzisiaj w tej sukience lata moja córka Alicia, która przerosła mnie już o 3 cm. A ja w tej koszuli już nie latam, bo jest za mała. Już nie latasz, bo już jesteś zawodnikiem wyższej wagi. No mówiłam, to było 15 kilo temu i przecież nie chodziło bynajmniej o mnie. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mieliśmy dzwony i plażę. Dzwony. Na pewno. To było jedno z bardziej niesamowitych zdjęć, gdzie byliśmy na plaży, na której był czarny piasek. I nie brudził, ale po prostu był koloru czarnego i to sprawiało niesamowite uczucie, jak się stąpało po czarnym piasku. I fajne. Fajne, fajne. Nad basenem to było gdzieś chyba. Ale wracamy sobie z radością do tych miejsc. Na Santorini byliśmy jeszcze później. Było pięknie, cudnie, romantycznie. Teraz jesteśmy na nowej sesji na Korfu. Mamy 2024, 15 lat później. Wcale nie mniej go kocham po 15 latach. Coraz bardziej. Jeszcze córkę mamy cudną. Love you. Dzięki za zaproszenie. Dziękujemy. Viva. Dziękujemy. Jest pięknie. Dziękujemy za zaproszenie.